Prawdopodobny skam na TikToku. Ostatnio trafiłem na profil tego gościa i on reklamuje jakiś tam, nie wiem czy to jest jego program, czy czyjś, on tylko go reklamuje, nieważne zresztą. Generalnie chodzi w tym o to, że on niby boostuje FPS-y, zobaczcie, 4000 FPS-ów, dobra, nieważne, przejdźmy do ich strony. Wchodzimy na tych ich stronę Rival Center, zjeżdżamy na dół i mamy tu, ile FPS-ów może dodać program. Na niezoptymalizowanym i gorszym sprzęcie ta liczba może być naprawdę ogromna. Oczywiście cenniczek i dostęp na tydzień za 30 zł, 50 na miesiąc i na zawsze 70 zł. Ale co najlepsze, nie ma wersji próbnej, ja wam powiem zaraz dlaczego. Wersji próbnej tego programu nie ma z prostego powodu. Jak ktoś weźmie wersję próbną, zobaczy, że ten program to gówno i nic nie daje. To jest najprostsze, co można wymyślić. No więc tutaj chłopaczki sobie liczą na jakiś tam czas ograniczony. No ja nie wierzę w takie rzeczy. Nie da się software'owo przejść tej bariery, która jest postawiona hardware'owo. Więc do tej młodszej widowni zamiast kupować takie programy skamerskie, to lepiej dołóżcie sobie RAM-u czy cokolwiek za te 30 czy tam 50 zł. A do twórców tego programu, jak jeśli uważacie, jesteście tacy pewni, że tak to boostuje FPS-y, podeślijcie mi ten program. Ja mam wiele platform, na których mogę sprawdzić gorszych, lepszych, Ryzeny, Intele, wszystko. Więc jeśli jesteście pewni swojego programu, to zapraszam. Nawet sam będę polecał, jak będzie działał.